Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, Grzegorz. Bardzo się cieszę, że się do mnie odezwałeś w ogóle sam, bo to sam się odezwałeś. Ja również, jest mi bardzo miło. Odezwałeś się wpierw, zaproponowałeś mi swoją historię, opowiedzenie swojej historii, przysłałeś mi książkę. Książkę pokażę do kamery. To nie jest artykuł sponsorowany, natomiast to jest książka, nie wiem, czy można ją kupić. Można ją kupić gdzieś? Biały Kawka ma tytuł Grzegorza Kozery. No, ona wyszła prawie 6 lat temu, drugie wydanie. Można ją kupić w tej chwili jeszcze w wydawnictwie Dobra Literatura, z tego co mi wiadomo. Być może e-booki jeszcze są dostępne, także... A może jak będzie zapotrzebowanie, to wydawca zrobi jakiś mały dodruk? Tak. Bo książka jest bardzo ciekawa, bo... No to jest powieść, wszyscy, od razu powiedzmy. No tak, ale wszyscy alkoholicy no, szukają różnych dróg i różnych sposobów, żeby znaleźć po prostu tą pomoc. No terapia to jest taka podstawa, cała wspólnota AA, meeting i tak dalej, no ale jest też taka gałąź literatura, która wcale nie jest moim zdaniem bogata, bo tak jak pewnie wszyscy trzeźwiejący oczywiście znają te AA-owskie wydawnictwa i znają, nie wiem, książki Wiktora Osiatyńskiego, bo o nich się zawsze chyba wszędzie mówiło, no to o książce twojej, no gdybym cię nie poznał, bym nie usłyszał, a to jest bardzo wartościowa książka. No tak, to prawda. Jeśli chodzi o beletrystykę, tak to ujmijmy, nie ma zbyt dużo pozycji, które by traktowały o alkoholizmie, uzależnieniu od alkoholu. Znaczy, owszem, są w literaturze książki pokazujące jakby to uzależnienie pod wulkanem Laurego, Pętla Chłaski, inspirowana zresztą filmem Wajdera, Stracony weekend. Jest też książka profesora Rurawskiego pokazująca alkohol w literaturze, no ale to nie są, jeszcze trzeba oczywiście pod mocnym aniołem Pilcha, ale takich książek stricte opisujących uzależnienie, a literacko, a jeszcze do tego wskazujących jakby nie będących poradnikami, ale jakby wskazujących pewną drogę wyjścia czy ucieczki od tego, na zerwania z tym nałogiem, to jest naprawdę niewiele. Moja książka jest powieścią i tak jak Pilch użył takiego określenia, prawdziwe zmyślenie. To jest książka, którą napisałem 10 lat po tym, jak zerwałem z gorzałą. Być może to była próba takiego oczyszczenia, katarzis. I to, co jest w niej zawarte, to jest, jeśli chodzi o, ja to nazywam, doznania alkoholowe, no to jest w 100% prawda. Część sytuacji jest zupełnie wymyślona, część inspirowana przez to, co się zdarzyło w moim życiu. I pokazuję tutaj drogę. Znaczy pokazuje, jak wygląda uzależnienie człowieka, który pisze. Tutaj jest konkretnie dziennikarz, bo ja jeszcze wtedy byłem dziennikarzem, jak się zmagałem z nałogiem. Dziennikarzem i poetą, przynajmniej za poetę się uważałem, co też miało wpływ na to, że no, tak mi dość łatwo przychodziło spożywanie alkoholu i innych tego typu produktów procentowych. I tak sobie pomyślałem też, to nie było jakieś założenie, że może ta książka komuś pomoże. I ona się ukazała pierwszy raz w 2004 roku, przepraszam. No i w sumie niewielkim nakładzie i gdzieś się tam rozchodziła wśród ludzi. Zresztą współfinansowało wydanie jej takie centrum, Świętokrzyskie Centrum, nie pamiętam dokładnie nazwy, no, które pomaga ludziom uzależnionym. Oni dali trochę kasy, dzięki temu to pierwsze wydanie, tam w nakładzie chyba 500 egzemplarzy mogło się ukazać. No i gdzieś tam do mnie docierały sygnały, że
że ta książka krąży wśród ludzi uzależnionych albo współuzależnionych, bo to często rodziny też sięgają po tego typu literaturę, szukając jakby no, jakichś dróg ratunku. I tak minęło 10 lat. Był rok 2014 i moja wydawczyni Agnieszka Brzezińska, która w swoim wydawnictwie Dobra Literatura tam ma też taki mocny dział poradnikowo, edukacyjno, psychologiczny. No, zainteresowała się tą książką i mówi, słuchaj, może byśmy ją wznowili. No. No i tak się stało, że po 10 latach ta książka doczekała się drugiego wydania. I to, co mówiłem, że dostałem sygnały od no, terapeutów, że ta książka komuś tam się przydała. Co mnie zresztą cieszy. No, nie wiem, czy komuś, ktoś dzięki niej, wątpię, wyszedł z alkoholizmu, ale być może jakoś z pomocą rodziny czy osób takich bliskich osobie uzależnionej udało się jednak mimo wszystko mniej lub bardziej okrężną drogą z tego nałogu wyjść. No i to było takie pierwsze moje, to był zresztą mój debiut prozatorski. Bo tak często, może nie zawsze, ale często jest, że pisarze najłatwiej pisać o tym, co sami doświadczyli w swoim życiu. No i tak było przynajmniej w moim przypadku, czyli te moje zmagania się z alkoholizmem, przy czym ja tutaj nie określam w tej powieści jakiejś drogi jednoznacznej, że masz robić to czy co, jakby pokazuje skutki picia. No bo to jest jakaś książka o upodleniu, upokorzeniu i takim ciągu, który człowiek doświadcza. Ten bohater tej powieści specjalnie nie ma imienia ani nazwiska, on jest takim jedermanem. I tak jak mówiłem, liczyłem na to, że ta książka mimo wszystko komuś pomoże i chyba się to udało z sygnałów, jakie do mnie docierały, że ktoś czytał gdzieś tam coś, komuś dał. No, wiem, że no, nawet proszono mnie, żebym tam wysyłał gdzieś po ileś sztuk, bo było zapotrzebowanie. No. I mówiłem o tym, że to był mój debiut, a co ciekawe, po 10 latach już wziąłem się, po 10, po 8, napisałem kolejną książkę, która się nazywa Droga do Tarwizjo i to bohaterem jest człowiek, który już nie pije. I on mówi o tym, ten narrator powieści, że on już jest niepijący. Ale też ja pokazuję jakby no, życie takiego człowieka, który nie bardzo sobie radzi z tym niepiciem. Odbija się to na jego zachowaniu, na takich różnych sytuacjach. Tym bardziej jest to bohater, który gdzieś tam wędruje przez Polskę. Jeszcze ma takie cechy, nie przez Polskę, tylko przez środkową Europę do Włoch. Jeszcze ma takie cechy typowego Polaka. No, także jakby faza takiego odstawienia alkoholu plus jeszcze trudny charakter, to w tej drugiej książce. W następnych książkach już nie pisałem o alkoholizmie, ani o swoich. To już była czysta literacka fikcja. A ile ty czasu, Grzegorz, nie pijesz już? Ja nie piję. W październiku minie 27 lat. Pamiętam dokładnie ten moment. To było takie, że no poszedłem na terapię. Prywatnie, bo ja się przymierzałem, żeby pójść do szpitala, ale tak trochę się bałem tego i powiedziałem sobie, że jeśli już mam iść, próbować z tym walczyć, no to łatwiej mi będzie, jak pójdę prywatnie na terapię. I zacząłem chodzić do psychologa, ale tam z psychologiem to miałem 2-3 spotkania, a potem mnie przejął terapeuta Czesiek. Sam niepijący alkoholik. Ja tak, no, myślę, że wielu ludzi, którzy no, zrywali z nałogiem, dobrze to pamiętają, że to było takie, jak to nie będę pił, nie napiję się na Sylwestra, nie napiję się gdzieś tam na jakichś urodzinach, imieninach, spotkaniach. Przecież to było wszystko planowane, ja sobie planowałem, że brałem kalendarz, o tu mogę się napić, tu mogę się napić, tu mogę się napić.
no to było trudne dla mnie, nie ukrywam tego. I tam na tej terapii najpierw się taki podpisywało cyrograf, że z chwilą, gdy się tam zapije, to wszystko od nowa się zaczyna. No ja się przed tym strasznie broniłem, no ale podpisałem ten cyrograf. Mówię, kurwa, no zobaczymy, co z tego będzie. I pamiętam jeszcze, wyznaczyłem sobie 3 października. A wyznaczyłem 3 października, bo 2 dni wcześniej mój kolega robił imprezę taką weselną, powiedzmy, bo się hajtał. No ja powiedziałem, że wtedy się ostatni raz napiję. To była niedziela chyba. I w niedzielę się napiłem. Już tak na ostro. W poniedziałek leczyłem kaca. A we wtorek 3, to był 3 października, ja pamiętam, 93 roku, czyli miałem 30 lat. Skończone. Przestałem pić. I od tamtej pory, powiem ci, no nie zdarzyło mi się. Miałem różne trudne momenty, ale nie zdarzyło mi się, żebym tam napił się piwa czy czegokolwiek. Chyba, że w jakiejś czekoladce przypadkowo zupełnie, albo w lekarstwie. Ale to jakby no, na szczęście nie pozwoliło, znaczy nie dało szansy powrotu nałogowi, żeby wrócił. I tego się trzymam, chociaż mam świadomość, bo znam ludzi, którzy po 25 latach na przykład zapijali. Domyślam się, co oni czuli, bo to takie lęki się wtedy rodzą, z tego co wiem, z tego co słyszałem. Zresztą no, też jak próbuję sobie wyobrazić, co by się stało, jakbym zapił. No to by było psychiczne, chyba bardzo trudne doznanie. I wiesz, i ja przestałem pić, no bo już po prostu ja tak stawałem. Ja piłem 5 dni w tygodniu mniej więcej, a potem przez 2 dni nie wychodziłem z domu, bo się bałem. Ręce mi się trzęsły. Były takie momenty, że ja nie mogłem, zresztą ja piszę o tym w kawce, nie mogłem, jak brałem kieliszek, nie mogłem wiesz, trafić w otwór gębowy, tylko tak jakoś tak, o. To, co tam gdzieś na filmach jest pokazane, nie wiem, czy w żółtym szaliku, czy w jakimś innym, to jest wszystko prawda, że miałem straszne takie telepadło. A jak przestałem pić, to już mi to przeszło. Zresztą bolały mnie nogi, to się polineuropatia bodajże nazywa. Ale to właśnie odgorzały. No i był taki moment kiedyś, przyszedłem do redakcji, miałem jakoś po całej nocy, bo to w niedzielę przyszedłem, żeby coś napisać, jakąś informację, jeszcze wtedy na maszynach się stukało. Prostą informację jakąś. Ja nie byłem w stanie napisać tej informacji. Po prostu byłem tak narąbany, że... I to był już taki sygnał, że trzeba coś z tym zrobić. No i wtedy właśnie tak jeszcze tam rodzina, naciski rodziny, to też miało znaczenie. No ale widziałam, że sam z sobą nie daję rady. To jest ten moment taki, to jest pierwszy krok. Przyznaję się do tej bezsilności swojej wobec alkoholu, uznaję ją. I to było to. No. Przy czym ja na to tak chodziłem przez pierwszy rok systematycznie. A później to już coraz rzadziej i przyznam się, że no ostatnio to nie bywam na meetingach. Jakoś tak, no jakoś sobie radzę, pewnie to się odbija też na moim zdrowiu czy zachowaniu, bo wiesz, jak przestałem pić, to zacząłem jeść w nocy czekoladę czy jakieś słodkie rzeczy. Ja w dzień. No a ja to w nocy, ja to mam do dzisiaj. Także sprawdzam sobie cukier tylko co jakiś czas i cholesterol. No bo to mnie jakoś, nie wiem, uspokaja, czy jakby zastępuje, no to jest... Regulujesz sobie emocje. No. No to są takie ten... Ale no, jedno, prawda jest jedna, że to tak jak już mówimy w ogóle o twórczości związanej z alkoholem, to być może... Poeci, jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że są w stanie pod wpływem alkoholu napisać jakiś wiersz. Zresztą to jakby poeci, ci znani, uznani, przeklęci z historii literatury dalszej i tej bliższej, to jednak to ich taka otoczka
pijaństwa plus jeszcze czasami samobójstwo, to miało na mnie, na moje picie duże znaczenie. Mi się wydawało, że no, jestem poetą, tam też dziennikarzem, no, ale czułem się poetą takim, że nie wiadomo co. No to dodaje sobie blasku, nie? Bo to jest taka pułapka, która się w ogóle, ja myślę, że nie tylko tu poeci są tacy, z taką specyficzną grupą, ale artyści w ogóle, mam wrażenie, bo gdzieś w historii tych artystów, którzy w ogóle pili, ćpali i popełniali samobójstwa w bardzo młodym wieku, rozmawialiśmy o tych dwóch poetkach znanych, nie? Które właśnie też popełnili są Sylwia Plath, tak? Sylwia Plath i Annie Sexton. W innej książce o nich czytałem, dlatego nie rozmawialiśmy, natomiast no, to jest taki chyba klasyczny przykład takiego mechanizmu iluzji zaprzeczeń, nie? Takie wytworzenie sobie takiej aury wyjątkowości w tym wszystkim, nie? Że, no, dokładnie. No lekarz, no. No, lekarz to no, nie powinien być pijany, ale poeta, artysta, malarz, ta, no, nawet to dlaczego to, nie? Tak, tak. Ta, Jesienin, kurczę, ja napisałem jakieś taki, wiesz, tylko jedną zwrotkę zacytuję. To jeszcze było w okresie mojego chlania. W niebie najlepszym, choćbym długo szukał, tego nie znajdę, co mi tutaj dano. Tani papieros, szmuglowana wódka, w ciemnym pokoju dziewczęce kolano. Wiesz, i to taki klimat właśnie takiego, wiesz, już nie chcę jakichś dosadnych słów używać, ale takiej otoczki alkoholowej, to wpływał na mnie. Ale wiem jedno, że jeśli chodzi o prozę, to po pijanemu się nie da nic napisać. Znaczy być może się da, ale będzie to pewnie nie do czytania. Przynajmniej w moim przypadku by tak było. Chociaż jak człowiek, jak pamiętam, jak byłem pijany, to miałem jakieś szalone pomysły, które mi się wydawały świetne. Że to, jak to przełożę na papier, to będzie miód malina, ale jak już człowiek trzeźwiał i wracał do rzeczywistości, to się okazało, że to gdzieś tam beznadziejne uleciało, nie wiadomo co, cholera się z tym dzieje. No. Także to jest takie, no, to jest złudne. A prawda jest taka, że przynajmniej jeśli o mnie chodzi, no, przestałem pić. Przed, znaczy jak piłem, to wydałem dwa tomiki wierszy. Potem jak przestałem pić, wydałem jeszcze 4 i napisałem 6 powieści. To już jeszcze zbiór opowiadań. Ale to już było, jak ja już okres trzeźwienia, no, trzeźwości, trzeźwienia. To mi pozwoliło, jakby no, to, że nie piłem, dało mi szansę, że mogłem te książki napisać. Przy czym, no... No bo jak piłeś, to twoje bycie poetą i wielkim pisarzem, to było głównie w twojej iluzja, głowie, nie? Tak, iluzja to była. Znaczy, no, nie jestem wielkim pisarzem, ale przynajmniej mogę się za pisarza uważać. Ale ta książka jest bardzo dobrze napisana, to ja nie to, żeby ci tutaj słodzić. Ona no literacko jest bardzo dobra i dlatego o niej mówię, bo gdyby ona była jedną z książek po prostu, to bym się nie musiał o niej... Nie dlatego się spotykamy, że napisałeś tą książkę, przecież, nie? Mhm. To mi bardzo miło, że doceniłeś to, co w tej książce, włożyłem w tę książkę swoją pracę. No i tak to wygląda. Czyli gdybym pił, to pewnie, jeśli bym żył w ogóle, to było tak, stawałem przed lustrem i mówię, kurwa, co jest? No i człowieku, taki skacowany, co ty robisz? Jak zerwij z tym, a jednocześnie wiedziałem, że nie, no jak jest zerwać, no przecież to moje życie, nie, gorzała to było moje życie. Ale no, ta siła wyższa, tak nazwijmy, sprawiła, że jakoś się udało, chociaż, tak jak mówię, to nieważne, czy ktoś nie pije 2 lata, czy 5 lat, czy 20, bo no trzeba... Trzeba się pilnować też. Najtrudniejsze są pewnie też, to potwierdzisz, ja tego, jak ktoś pije alkohol w moim towarzystwie. No zdarzają się takie sytuacje, że jestem na jakiejś imprezie rodzinnej, czy na nierodzinnej, no gdzie jest gorzała. Ja oczywiście wtedy nie piję, ale tak przez 2-3 godziny jestem w stanie wytrzymać, a potem jak widzę, jak inni sobie polewają, to ja czuję, że ja bym się napił. I tu trzeba być, no trzeba, staram się zachować czujność, albo wychodzę, tak jest najczęściej, że ja długo na takich imprezach nie wytrzymuję. No.
bo to nawet nie muszę się napić wtedy, na tej imprezie, tylko może być sytuacja, że ja wrócę do domu albo gdzieś się napiję, no także trzeba tu się pilnować. Znaczy jak zdajesz sobie sprawę, jak zdaję sobie sprawę z tego, żebym się napił, że mam chęć picia, to jestem bezpieczny. Bo wtedy najgorzej, jak człowiek by się gdzieś tam zafiksował i nie myślał o tym, tylko no ktoś by polał, dobra, napiję, no. Bo jednego wypiję, nie? A to jednego się nie da wypić. Znaczy można wypić, tylko że to jest jakby złamanie tej bariery, którą się ochronnej, które się wokół siebie wytworzyło. No, ja mam takie doświadczenie, bo ja raz wróciłem do picia po kilku latach już nie picia, więc ja wiem, że ja się przekonałem o tym doskonale na własnej skórze i nikomu nie życzę. Mimo, że słuchałem tego na meetingach wcześniej, bo kiedyś chodziłem na meetingi dużo i wielu było takich przyjaciół w AA, którzy mówili swoje doświadczenie, mi się dzielili, że właśnie, że ten powrót do picia jest, w ogóle nie jest sexy już. Ja to od samego początku czułem. Ty potwierdzasz to, co mówiłem też wcześniej. To, co ty powiedziałeś, ty to mówisz z teorii, tak, bo też usłyszałeś takich wypowiedzi pewnie setki. Tak. Ja też słyszałem o tym, ale już z praktyki wiem, że to nie działa. I taki, no po prostu ten tak zwany brak komfortu picia. Jest bardzo zauważalny od samego początku, bo w zasadzie tam po 5-10 minutach, kiedy się pojawia ta ulga po przyjęciu alkoholu, to już się pojawia, mi się pojawiała ta myśl od razu taka, że kurwa, co ty robisz, chłopie, przecież jesteś alkoholikiem, nie? Tak, to jest, jak ktoś już przeszedł pewną fazę niepicia i potem mu się zdarzy zapicie, no to jest to jakby naturalne czy nieuniknione takie myśli, że i utrata tego komfortu, no. Ciekawe to, co mówisz, że tak mając te 27 lat, bo ty zacząłeś w zasadzie 30. Miałeś 30, tak? Jak przestałem pić, to miałem 30. No, 27 lat już nie pijesz. Tak, czyli już prawie... I cały czas jesteś czujny bardzo. No staram się, wiesz. No generalnie u mnie w domu nie ma alkoholu. Rzadko chodzę na jakieś takie, wiesz, spędy towarzyskie. Zdarza mi się pójść do teatru czy gdzieś, nawet zostać na bankiecie, ale to tak wszystko ja dystansem, wiesz, się staram, no unikam alkoholu. Znaczy nawet nie mówię o piciu, tylko... Towarzystwa, gdzie się pojawia alkohol. Ale wiesz, jedna rzecz jest taka, nie wiem, czy ty też to miałeś, że jak piłem, to miałem masę przyjaciół, znajomych, przyjaciół. Ja byłem duszą towarzystwa często. Jak właśnie w trakcie picia, a potem jak przestałem pić, to tak momentalnie w zasadzie ten krąg znajomych się tak rozpłynął. Nie znam nikogo, kto by miał inaczej. No, to jest i wtedy człowiek stawia pytanie, kurwa, no, czy to były przyjaźnie, znajomości? No, mam jednego bliskiego kumpla, który też już nie pije, ale to dlatego podejrzewam, że nie pije. Z którym utrzymuję taki kontakt, a serdeczny. A pozostali to są znajomi, koledzy. Mówię o tych, którymi kiedyś piłem. Albo w ogóle nie ma z nimi kontaktu, zero. No i tak samo było to, że jak ja piłem, to miałem coś takiego, że mi się dawało, jak gdzieś i byłem pijany, to mi się dawało, że wszyscy wokół są pijani. Takie miałem wrażenie, nie? I że większość ludzi generalnie pije. A potem jak przestałem pić, to stwierdziłem, że jednak sporo ludzi nie pije, przynajmniej tak, i że w większości są trzeźwi, no chyba, że to wtedy było, że no, ja byłem gdzieś na jakiejś imprezie czy gdzieś, ale nawet jak spotykałem trzeźwego, to mi się wydawało, że on jest pijany. No i to mi przeszło. No to też jest taki klasyk chyba, takie poczucie właśnie taka w alkoholiku, we mnie tak było też, że właśnie, że wszyscy piją, wszyscy, ja nie robię nic wyjątkowego, nie? Tak, no. No to są takie historie, człowiek jak sobie przypomni, jakie rzeczy robił, głupie, czy nie wiem, powrót przez całe miasto o 4 nad ranem na przykład. Teraz bym raczej tego nie zrobił, tylko poszukał taksówki, albo samochodem po prostu pojechał, ale no zdarzało mi się często, co prawda nie przez Warszawę, tylko przez Kielce, które są dużo mniejsze, ale jednak było to jakieś ryzyko. No. No ja przesiadłem się raz w nocy, bo się ocknąłem gdzieś w parku, położyłem się w parku, pamiętam na jakiejś imprezie jak byłem i po prostu byłem już zmęczony alkoholem i przysnąłem. Ta impreza była w lokalu obok, ja wyszedłem po prostu taki skwer przed knajpę i ocknąłem się, pamiętam.
To bardzo takie traumatyczne mi się działo w głowie, mimo że się nic złego nie stało tak naprawdę na końcu. Ja się ocknąłem i wydawało mi się, mimo że byłem w centrum Warszawy przy ulicy Pięknej, tej knajpy już tam chyba nie ma, Casa Waldemar się nazywała, taka restauracja chyba hiszpańska. I na tym skweru przed tą knajpą się ocknąłem i wydawało mi się, że jestem w ogóle w innej dzielnicy Warszawy, wiesz, i po prostu mówię, a skąd ja w ogóle, mówię, w jaki sposób, nie? I mówię, no muszę iść do domu w tej sytuacji. I wszedłem i po prostu tak jak wstałem, poszedłem i jakimś cudem, mimo że nie byłem w tej innej dzielnicy, wydawało mi się, że jestem w ogóle na Woli, w Parku Słonimskiego, pamiętam, to poszedłem na Mokotów, na Madelińskiego, na piechotę w nocy. No szczęśliwie nikt mnie nie przyjechał, nie pobił, policja mnie nie zawinęła, bo byłem pijany, może nie jakoś tak strasznie, ale no gdzieś jakby, no... Nie awanturowałem się, bo nie miałem takiej natury też na szczęście, natomiast no, udało mi się dotrzeć do domu, ale do tej pory nie wiem, co mną kierowało. No, no jeśli chodzi, powiedziałeś o awanturowaniu się, no to ja w domu się nie awanturowałem, ale już pod koniec swojego chlania zauważyłem, że robi się pod wpływem alkoholu coraz bardziej agresywny wobec otoczenia. Gdzieś tam na jakichś imprezach, jakbym szukał nawet jakiejś zaczepki, wiesz, tak, żeby mi ktoś wpierdolił albo ja komuś, nie? W zasadzie do tego się nigdy się to nie zdarzyło, ale ja widziałem, że taki byłem bardzo zaczepliwy już pod koniec chlania. No i to też było. A jeśli chodzi o policję, to raz mi się zdarzyło, że mnie zwinęła policja. Ale na szczęście byli tak dobrzy, że mnie podwieźli pod dom. Bo się załatwiałem w miejscu publicznym, ale byli tolerancyjni. Pokazałem, powiedziałem im, że jestem dziennikarzem. I to jakby, to był początek lat 90. Jeszcze była trochę inna policja. Nie tak napastliwa może jak teraz. Ale no, zachowali się w porządku. Zresztą ja nic złego nie robiłem takiego, nie byłem agresywny, nikim się nie biłem, ani nie tłukłem szyb. No. No ale to są takie historie. To akurat jest może zabawne, ale są też takie, że no kurczę, człowiek wolałby nie pamiętać albo wyrzucić ze swojej głowy. Ale znaczy, że jestem dobrze, że się pamięta, bo to też jest jakby ochrona przed powrotem, że coś ci się zdarzyło złego i to była wina alkoholu. No. A ja jeszcze jak piłem, to nie miałem w ogóle prawa jazdy. I to by było może też dobre dla mnie, bo nie wiem, jakbym się zachował, czy bym nie próbował wsiąść do samochodu. Ale jak skończyłem pić, to pół roku później zrobiłem prawo jazdy. No. A tak to nie miałem czasu nawet, jakbym chciał, bo zawsze coś było, że mogło się trafić, że będzie picie, a ja bym co, pójdę na kurs prawa jazdy, prowadzić samochód po pijanemu. Nie, no to lepiej było nie robić tego prawa jazdy. Ileś razy odkładałem wizytę u dentysty, bo już byłem wypity i dzwoniłem, że no nie, miałem jeszcze nawet wtedy taką świadomość, żeby nie chuchać tam pani czy panu doktorowi. No to dzwoniłem i odkładałem. No to tak na początkach terapii, ja pamiętam, że jest coś takiego, że się zwraca uwagę osobom, które zaczynają trzeźwieć, że właśnie, że to trzeźwienie to też jest taki dobry moment, żeby zacząć załatwiać w końcu sprawy, które się odkładało. Rzeczy takie, które są trudne. Albo trudne. To mi się nie robiło. No, wizyta u dentysty dla mnie dzisiaj jest bardzo trudna, bo ja się po prostu mam jakiś lęk, nie wiadomo. No to do końca. Wiesz, nie, mam, nie mam doświadczeń, nie? Żeby było jasne, że coś mi się stało kiedyś no, ale podczas wizyty, ale... Ale no właśnie wizyta u dentysty, nie wiem, no, rozwiązanie jakiegoś trudnego problemu, zapisanie się na kurs, jednak to też jest jakieś no wyzwanie, zrobienie prawa jazdy, nie? Nie każdy musi przecież, nie każdy umie, nie? No tak, no. To... A jakie są, powiedz mi, jaką taką największą stratę poniosłeś pijąc? Stratę? Stratę. Co jest takie? Wiesz co, to co... Znaczy nie poniosłem takiej straty, przynajmniej wtedy, wiesz, materialno. Ja znam przypadki, że sprzedawali mieszkanie za alkohol, samochód. Tego nie poniosłem. Jeśli chodzi o osoby bliskie, też nie. Jakoś ta burza przeszła, ale myślę, że to jednak... Wpłynęło na mnie jako na człowieka.
to być może do dzisiaj rzutuje na mnie takimi rozchwianymi emocjami, że nie zawsze radzę sobie ze stresem, bo wtedy zapijałem, piłem po prostu, jak coś mi... Zresztą no wiadomo, każdy pijący czy niepijący alkoholik powie, że pije się jak jest wesoło i pije się jak jest smutno, nie? Jak jest powód do... Każda okazja jest dobra. A tutaj generalnie ja sobie wtedy ze stresem nie radziłem. Myślę, to dodawało mi odwagi i to jeszcze we mnie zostało, ale konkretnej jestem być może, chyba tak muszę powiedzieć, w tym szczęśliwym byłem jako alkoholik w położeniu, że nie sięgnąłem takiego, każdy ma swoje dno, że nie sięgnąłem takiego dna, żebym, wiesz, leżał pod śmietnikiem i nie wiem, nie miał nikogo, był bezdomnym na przykład. Także tutaj pod tym względem miałem szczęście, jeśli to można tak powiedzieć, że zdążyłem w porę przestać pić, zanim straciłem pracę wtedy, bo pewnie by się tak skończyło, ja bym być może już nie żył i podejrzewam, żeby tak było, bo tak jak mówię, miałem mój organizm w wieku 30 lat, już był dość zniszczony, przynajmniej dawał takie jasne sygnały, że jak tak dłużej potrwa, to ja długo nie pociągnę. Także pod tym względem mi się udało. Wspomniałeś o sile wyższej jakiś czas temu, tak. jak mówiłeś. Byłeś bieżącą osobą w ogóle jakby tak od dawna? Czy... Wiesz co, ja jestem... I myślę, że... Ja jestem niewierzący, dlatego nie chcę tu prowokować i sobie jakby zrozumieć, czy tak naprawdę będę zmierzał do tego, czy to ci się pojawiło w procesie trzeźwienia, takie myślenie, bo to jest coś takiego, co się pojawia jakby takim wspólnotowym bardziej. Jakby, no tak, bo ta siła wyższa, Bóg, tak, albo inna siła wyższa, tak, no, jakkolwiek ją pojmujemy. Boże, słowo mi wypadło, także to chyba trzeba będzie wykasować. Nie ateista. Agnostyk. Agnostyk, kurde. Generalnie ich, znaczy miałem okresy, zwłaszcza tak, co dziwne, koniec, jak byłem nastolatkiem i potem jeszcze może w wieku 20 paru lat, jak no wierzyłem w Boga, przynajmniej tak mi się wydawało, że wierzę. Teraz jestem, uważam się za agnostyka, znaczy nie ma dowodu, że Bóg jest i tak samo nie ma dowodu, że Go nie ma. Także z takim dystansem podchodzę, do kościoła nie chodzę. A przynajmniej nie na mszę. Jedyny święty, którego wierzę, to święty Antoni. Taka jest moja wiara, jeśli można to nazwać wiarą. To skąd ta siła wyższa się wzięła? Czy to tak ci się powiedziało po prostu? Tak mi się powiedziało, myślę, że no to jeszcze, wiesz, no, to co zapamiętałem z meetingów AA, że być może jakaś siła wyższa, być może to ja albo dobrzy ludzie, którzy mi pomogli w tym walce, wychodzeniu z nałogu. Terapia, na którą chodziłeś kiedyś, to no, ćwierć wieku temu już przeszło. Nie wiem, czy ona wyglądała tak jak teraz. To była terapia taka, czy dochodziłeś, czy spotykałeś się z terapeutą, czy miałeś zajęcia w grupie wtedy? Jak to nie, było? Nie, to było, najpierw miałem z psychologiem, ale to miałem chyba 3 czy 4 spotkania. Znaczy z psychologiem, który prowadził taką poradnię prywatną. A potem już miałem, w cudzysłowie, zajęcia z Cześkiem. I tam żeśmy gadali, ja coś tam, jakiś dziennik uczuć prowadziłem, tak to się chyba nazywało wtedy i być może dzisiaj. Już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie on potem, to zostało o meetingi wzbogacone, nie? Zostałem polecenie chodzenia na meetingi, co mi się bardzo nie podobało, jak miałem iść pierwszy raz na meeting, to byłem trochę przerażony. Ale poszedłem. No i tak przez rok to chodziłem w zasadzie co tydzień na te meetingi, albo nawet częściej, zdarzało się 2 razy w tygodniu. A sama ta terapia to trwała chyba 3 miesiące, 2 razy w tygodniu się spotykałem, tak. O ile dobrze pamiętam, 2 albo 3 razy.
No i Czesiek, który to jest ważne jednak, jak osoba, jak terapię prowadzi osoba, która kiedyś miała ten problem, nie? Rozmowa jest najważniejsza między osobami uzależnionymi, bo one się zrozumieją i wiedzą, o czym mówią. No. Ktoś, kto nigdy nie doświadczył tego, nie poczuje tego. Być może zrozumie w jakiejś części, ale nie poczuje tego, jak powinien. No. I to jest ważne. No i Czesiek mi pomógł dużo. On jest pierwowzorem tutaj tej postaci terapeuty Józka. Czesiek miał bogatą przeszłość alkoholową. I to też miało dla mnie znaczenie, jak on mi opisywał swoje życie. No, które naprawdę moje, nie chcę wartościować w jakikolwiek sposób, bo tak jak każdy ma swoje dno, no ale on zaszedł w tym swoim chlaniu znacznie dalej niż ja. Ja jakby, no, moją granicą było 30 lat i już miałem dosyć i stwierdziłem, że jak tak dalej pójdzie, to będzie po mnie. A jak powiedz teraz, bo się zastanawiam właśnie, kurczę, na ile w ogóle po tam tych 27 latach niepicia trzeba cały czas pamiętać o tym swoim alkoholizmie, o tym uzależnieniu, że ono jednak jest. I na ile trzeba dbać o to, żeby dobrze żyć po prostu jakoś, nie? Żeby się trzymać jakoś w ryzach, nie? Po prostu. No tak, no czy wiesz, myślę, że to nie... Czy masz jakieś takie dobre metody, którymi po prostu się posługujesz, żeby sobie jakoś to życie... Nie, ja w ogóle właśnie to jest, właśnie sam zastanawiam, kurde, i to jest pewnie złe, że ja nie stosuję żadnych metod poza tymi, które mówiłem, czyli unikanie alkoholu w znaczeniu towarzystwa alkoholowego, czy gdzieś bliskości alkoholu, nie polewanie nigdy na imprezie. Nigdy nie zdarza się, że tam gdzieś przy stole się siedzi i ktoś mówi, no to weź polej, nie dotykam alkoholu. To nie mam, ale wiem, że na pewno, to jest moje lenistwo, moje wygodnictwo, że na przykład uprawianie sportu by dużo dało, bieganie, jazda na rowerze, takie zmęczenie fizyczne, to jest bez wątpienia dobrze robi. Na utrzymanie trzeźwości. No, to jest jakby jedyne to, co mi do głowy przychodzi. No, właśnie nie wiem, czy jestem jakimś ewenementem, że mi się udaje. No, czy tak jak mówię, kontroluję się. Staram się myśleć, nie, może nie na co dzień, tylko jak się jakaś taka okazja zdarza, że jednak. Ale na przykład nie rzuciłem papierosów, wiesz. To jest i jakoś. Teraz, jak myślę, że trudniej by mi było rzucić papierosy niż kiedyś alkohol, ale może się mylę. Tylko, że dłużej palę. No. Nawet ten Bukowski, który tutaj mam na klacie, jest z petem. No. Zresztą Bukowski to też taka postać, która w cudzysłowie inspirująco na mnie wpłynęła. Chociaż tam na przełomie lat 90. nie było wiele jego książek, ale przynajmniej wiersze już się pojawiały w antologiach i tak dalej. I to znałem go i wiedziałem, że to jest taki bitnik. Wywołujący kontrowersje swoim stylem bycia. Także jeśli chodzi o takie, wiesz, porady, co robić, żeby utrzymać, to no, z pewnym smutkiem to mówię, nie jestem w stanie ich udzielić. Poza tym, że wiem, że jak zdarzyło mi się parę razy jeździć na rowerze, już w czasie niepicia, ubiegania to nie. No to basen też, no to dobrze robi, to takie zmęczenie fizycznie dobrze działa na człowieka. Generalnie, nie tylko na alkoholików. A ty chyba biegasz, nie? O ile coś kojarzę. Tak, ja biegam, ja tam w ogóle staram się sportu prawić, jakby no i bardzo dobrze. To dobrze na głowę robi. No. No, zdecydowanie. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że jakby trzeźwienie to jest taki proces, który polega na jakimś takim rozwoju, na jakiejś systematycznej pracy nad sobą. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby iść do coraz to nowego terapeuty i zajmować się kolejnymi swoimi tam schorzeniami, bo oczywiście można, uważam, że nic w tym złego, natomiast jakby gdzieś praca taka nad sobą, rozwijanie się, stymulowanie mu, nie wiem, umysłu takie i w ten sposób jakby dawanie sobie takiej szansy na to, że czujemy się zadowoleni, że ja się czuję zadowolony z siebie. Mówiłem, że jednak jest, no znam też osoby, które
które długo, długo nie piją, naście lat, ale z trzeźwieniem to niewiele mam wspólnego niestety. No, no nie w sumie widzę, tak, się ale... latają i... No to powiem Ci, że... I jak te mechanizmy fruwają, po prostu te emocje są cały czas takie... No i to jest pewnie mój błąd. No bo ja tam na meetingach, jak mi się później zdarzało chodzić już tak do skoku, no to wiem, że przychodzili ludzie, przychodzą ludzie, którzy tam o duchowości rozprawiają, jak i o Bogu. A to na mnie działa irytująco. I ja po prostu mam swoje życie. Czytam książki, oglądam filmy, czasami piszę książki. Czasami gdzieś pójdę na jakąś wystawę czy do teatru. Wyjdę z psem na spacer. I to jest cała moja duchowość, wiesz, rozwój duchowy. To ja tu nie uznałem, że jest mi to potrzebne. Ale to jest moje. Szanuję tych, którzy no, gdzieś próbują coś rozwijać się emocjonalnie, czy intelektualnie, czy duchowo. To jest jakby, być może niektórzy, znaczy niektórym to pasuje, nie? I to dobrze, no. Mnie to nie pasuje. No, nikt nam nie zagwarantuje, że kończąc z piciem, czy z braniem narkotyków, nasze życie stanie się świetne jakieś, nie? Że będziemy szczęśliwi, super, że będzie w ogóle zajebiście. To tak nie jest, nie? Że to sobie trzeba wypracować, natomiast na pewno będzie inaczej i na pewno przynajmniej damy sobie szansę no, na zrobienie czegoś, nie? Jak ty na to patrzysz ze swojej perspektywy? No, to prawda. Poza śmiercią i podatkami nic nie jest pewne w życiu, ale tak jak powiedziałeś, jest to szansa. Zerwanie z nałogiem jest szansą zrobienia czegoś innego, przewartościowania swojego życia, osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Ja wiem, że gdybym, już to mówiłem, że gdybym pił nadal, to nie napisałbym tych książek, które są dla mnie no, bardzo ważne. Nie, już nieważne, czy są złe, nieistotne, czy są złe, czy dobre, ale dla mnie jako autora są ważne. Wszystkie te książki. Gdybym pił, na pewno bym ich nie napisał. Jestem przekonany. Być może jakąś jedną, ale to podejrzewam, być może bym ją pisał całe życie, pewnie wtedy niedługie, bo gdybym pił, to bym pewnie, już by mnie tu nie było, nie rozmawialibyśmy. No. W ciągu 27 lat nie wierzę, żebym przetrwał pijąc. No i to jest no, dwie rzeczy w moim przypadku się udały. To, że żyję po zerwaniu z nałogiem i to, że mogłem się, że tak powiem, rozwinąć twórczo, jakkolwiek to brzmi. Jesteś kolejną osobą, która potwierdza to, że warto przestać, żeby dać sobie szansę na coś nowego. Zwłaszcza jak naprawdę ma się problem z gorzałem. Jak gorzała, nie pozwala żyć normalnie. To dziękuję Ci, że zamiast wstać w niedzielę rano na kacu, wstałeś kolejny raz trzeźwy i przyjechałeś specjalnie do Warszawy z Kielc, żeby tutaj ze mną porozmawiać. Dzięki.